Dzień dobry Zakup Board Games, witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii tak naprawdę polecajek świątecznych. I ta polecajka będzie na temat gier do 100 zł. Jeżeli jesteście ciekawi innych naszych propozycji, mamy jeszcze inne filmy, które dotyczą gier dla dwóch osób i gier dla dzieci. Także możecie z tego oczywiście sobie skorzystać i pójść do wcześniejszych filmów. Dokładnie tak, ponieważ oczywiście, że w tym roku na święta, jeśli chodzi o polecajkę świąteczną, robimy cały duży cykl i celujemy chyba w 5 filmów. Dzisiaj będą gry do 100 zł, później jeszcze zrobimy oczywiście gry z większych półek cenowych. Ale jeśli Wam to jest mało, to zajrzyjcie sobie na portal Plancheo, wejdźcie sobie na poradnik prezentowy Plancheo i tam będziecie mieli ogromną listę wielu, wielu twórców i jeśli będzie interesowała Was jakaś konkretna polecajka zrobiona przez kogoś innego, no to oczywiście tam będziecie mieli wszelkie odnośniki. Także bardzo polecamy poradnik prezentowy na Plancheo. No i co? Zaczynamy tą listę. Oczywiście, że uporządkowaliśmy tę listę cenowo. Dokładnie. I zaczniemy od pierwszej pozycji, a są to gluty. I jest to gra za około 20 zł. Jest to naprawdę świetna gra, która bardzo często u nas gości na stole. I tak naprawdę zbieramy punkty zagrywając karty. Trochę jak w Morderczych Krewetkach. No tak, no bo jest to karciana gra imprezowa. Dokładnie. To od razu warto powiedzieć. Taka lżejsza, tak? Tak, lżejsza gra, w której mamy kubkę kart na środku stołu tak naprawdę. My robimy zupełny miszmasz i dobieramy po karcie. Dobieramy karty, one mają różne wartości i do 3 kart, które dobierzemy, mogą być powtarzające się wartości, ale każda następna po 3 karcie nie może się powtórzyć, ponieważ jeżeli się powtórzą, to wtedy wszystkie karty nam spadają. Jeżeli się nie powtórzą, możemy powiedzieć, że kończymy i idziemy. I ktoś może iść dalej, kolejna osoba. I kolejna osoba, dobierając karty, dobierając taką samą wartość, jak mamy przed sobą, może nam ukraść tą wartość. I tak naprawdę robimy sobie na złość, nie po to, żeby mieć jak najwięcej punktów, tylko żeby nasz przeciwnik miał jak najmniej. Mhm. Czyli jeśli na przykład graliście albo widzieliście Mordercze Krewetki, to powiedzmy, że to jest takie trochę rozwinięcie tej koncepcji. Morderczych krewetek. Bardzo chamska gra, ponieważ czasami nawet, bo tam jest taki bardzo duży push your luck. Dobieramy karty tylko po to, żeby ukraść przeciwnikom jak najwięcej kart i dobieramy do momentu, aż po prostu nam te wszystkie karty nie spadną. Bardzo fajna, bardzo lekka, mega szybka gra za 20 kilka złotych. Tak, i nie ma jakichś dużych ograniczeń cenowych, cenowych, wiekowych. No nie tak, ma, no. 5-latek spokojnie jest w stanie to zagrać. Dokładnie. I teraz tak, przejdziemy sobie tak naprawdę nie do kolejnej gry, tylko do kolejnego cyklu gier. Ponieważ mamy cykl przepięknych gier karcianych od wydawnictwa Nasza Księgarnia. I w skład tego wchodzi oczywiście sen, wchodzą kruki, wchodzą nowe koty, sowy. Koty, sowy. Smoki. Tak, smoki. I to są gry karciane, które tak naprawdę większość z nich opiera się na tym, że zbieramy karty, żeby po prostu punktować. Karty są o jakichś wartościach, tylko w niektórych tych grach wiadomo, że oczywiście są lekko inne mechaniki. No i tak jak na przykład gramy w sowy, to dobieramy karty i wtedy układamy takie swoje tableau. Nakładamy jedną kartę na drugą, o ile każda kolejna ma większą wartość i zliczamy sowy. Dodatkowo możemy używać kart, żeby przemieszczać te karty, podmieniać, wymieniać i tak dalej. Ten, kto na kartach zdobędzie najwięcej sów, ten właśnie będzie wygrywać grę. Albo na przykład mamy koty, chyba ty bardziej pamiętasz koty. Nie w koty grałam, tylko w sen. Ale zasady ogólnie są podobne, czyli zagrywamy karty do siebie, do swojego tableau i tak naprawdę wygrywa ten, kto zbierze najwięcej punktów. Nie we wszystkie te gry graliśmy, ale wiemy, że te gry są naprawdę bardzo, bardzo polecane, są świetne i my także możemy je z czystym sumieniem polecić, pomimo tego, że nie we wszystkie graliśmy. I tutaj ceny każdej z tych karcianek będą podobne, ale muszę je sobie sprawdzić. I ceny tutaj każdej z tych karcianek będą się kształtowały około na poziomie 45 zł. A jeśli chcecie grę z mechaniką trick-takingu, o którym mówiliśmy już parę razy, jest to dosyć nowa propozycja, też to będzie gra karciana. Oczywiście jak trick-taking to gra karciana. I to będzie krecia robota. I to będzie krecia robota.
i co będziemy robić w Krecie i Robocie? W Krecie i Robocie wcielamy się w agentów. Jedna osoba z tych wszystkich osób, które z nami grają, jest Kretem. I agenci właśnie muszą tak naprawdę jak najszybciej zrobić swoje zadania przed tym, jak Kret się ujawni. A co robimy tak naprawdę, żeby spełniać zadania, żeby Kret mógł się ujawnić? A właśnie jest ten trick-taking, gdzie zagrywamy karty o różnych wartościach i kolorach, no i zbieramy właśnie te lewy tak zwane. I jak je zbieramy, to wtedy albo możemy właśnie wykonać tak naprawdę zadanie jako agenci, albo Kret dostaje walizki. Tak, jeżeli dostaje walizki, ma ich 5, to wtedy wygrywa. Tak, bo za spełnianie zadań, a zadania spełniamy na różne sposoby. Czasami na przykład druga czy trzecia osoba w kolejce zagrywania musi zagrać tam większą, niższą, taki kolor, inny kolor. Po prostu musimy spełnić jakieś wymaganie. No i jeśli spełnimy wymaganie, zrobimy misję, to osoba, która wygrała, zdobywa neseser. No ale jeśli właśnie to Kret zdobędzie ileś tam tych neseserów, to są żetony tajnych danych, no to wtedy będzie wygrywać rozgrywkę. Także musimy wydedukować, kto tutaj najczęściej robi nas w konia i kłamie, ponieważ wszyscy gracze muszą się tyczyć pewnych zasad, które nie obowiązują właśnie Kreta. Także jak za bardzo oczywiście będzie... Oczywiście nie, za bardzo oczywiste ruchy te oszukańcze swoje będzie robić, tak? No to wtedy będzie wiadomo, kto jest Kretem. Bardzo fajna gra. I teraz mamy tutaj grę, to może tym razem ja coś powiem, za 5 zł więcej, czyli około 55 zł i to będzie gra imprezowa i to będzie gra słowna, której ty chyba nie znasz i będą to słowołaki. Tutaj tak mniej więcej jak na zasadzie mafii czy właśnie tego typu gier, że gramy tutaj całą dużą grupą i wcielamy się w pewne role, ale część tych ról jest ukryta. No i właśnie, gramy takimi mieszkańcami, którzy muszą odgadnąć pewne słowo. Bodajże to słowo podaje burmistrz, znaczy burmistrz zna to słowo i mieszkańcy pytają się burmistrza, a pytają się o różne rzeczy, on może odpowiadać albo tak, albo nie. No i właśnie muszą wpaść na to słowo, ale są jeszcze dwie role. Jest właśnie wilkołak, który także zna prawidłowe słowo i próbuje naprowadzić w drugą stronę, złe pytania zadawać i tak dalej, ale jest jeszcze jasnowidz, który także zna to słowo i też pomaga swojej drużynie w odkryciu tego słowa. No ale i ten wilkołak i jasnowidz nie mogą za bardzo znowu w oczywisty sposób zadawać tych pytań, tak? Ponieważ jeśli gracze odgadną, kto jest wilkołakiem, to on przegrywa, a jeśli wilkołak wydedukuje, kto jest tym jasnowidzem, bo to odpowiedzi, te podpowiedzi są zbyt oczywiste, no to wtedy wilkołak wygrywa. Fajna naprawdę gra na zgadywanie słówek za, jak już mówiłem, około 55 zł i tutaj będzie też, będziemy mogli wesprzeć się aplikacją i tam jest naprawdę bardzo, bardzo duża baza tych słów. No jak już jesteśmy o grach, jeśli chodzi o zgadywanie słów, o grach imprezowych, to za 60-65 zł będą już pewnie... Listy z zaświatów. To jest na podobnej zasadzie, tylko tu mamy dwie drużyny, każda drużyna ma swojego ducha, który zna słowo. Obydwa duchy mają to samo słowo, a nasze drużyny jak najszybciej muszą to słowo zgadnąć. Każda drużyna ma swoją kartkę, na której duch zapisuje odpowiedzi do pytań. I pytania zadają poprzez karty, które mają na ręce. Dostają bodajże 7 kart, z tych 7 kart wybierają 2, dają do wyboru 2 swojemu duchowi, duch wybiera jedną i odpowiada na konkretne pytanie. Druga drużyna też musi być uważna, bo też patrzą na odpowiedź, jaką pisze duch. No i robimy to na zmianę, która drużyna pierwsza zgadnie słowo, ta wygrywa. Tak, ponieważ możemy albo zgadywać, albo odpowiadać. I co jest bardzo fajnego w tej grze, te pytania czasami, które podajemy duchowi, są tak nieoczywiste i tak w ogóle w drugą stronę, że na przykład, nie wiem, mamy jakieś hasło, powiedzmy to, młotek. A na przykład jest pytanie, jak to smakuje. No nie, no to jeszcze jestem w stanie opisać, tak? Ale jakby no właśnie... Albo jakieś miasto, czy jakaś nazwa własna, czy jakaś osoba, czy cokolwiek. I jest na przykład pytanie, jaki dźwięk wydaje, jak upadnie? No to jaki dźwięk wyda miasto całe, jak upadnie? No także mówię, czasami nie trafiamy, a czasami trafimy w takie pytanie, że po pierwszej nutce uda nam się zgadnąć. Naprawdę, jak my w to graliśmy, to była cała masa śmiechu, masa zabawy. Oczywiście, jak stare byki w to grają, to te odpowiedzi są czasami niepoprawne, polityczne i
Nie będę tu już mówić co, ale tak, i bardzo... gra, przepraszam, że Ci przerwałam, ale gra ma tak naprawdę syndrom kolejnej partii. Nie da się zagrać w to raz. Dokładnie tak. A teraz przechodzimy do półki cenowej już co najmniej dyszkę więcej, czyli za 75 zł. I to będzie gra To ja go tnę. Też taka fajna gra na dobitkę, tak? Ale w bardzo fajnym świecie, ponieważ cała kreska, wszystko jest przedstawione właśnie tak, jak było ostatnio Casting Shadows, czyli Zaklinacze Cienia. I na przykład te odjechane jednorożce, to jest właśnie w tym świecie, więc już pewnie widzicie też to gdzieś w grafikach. I tutaj trochę powiedziałbym, że ta gra jest taka munchkinowa, że właśnie poziom chamstwa w tej grze jest podobny jest właśnie. Jest ogromny! No, mamy dwa cele. Będziemy zbierać swoją drużynę różnych tam miśków, króliczków, lisków i tak dalej. I każda postać będzie należała do innej klasy, czyli tam będzie kapłan, barbarzyńca, jakiś łotrzyk i tak dalej. I będziemy walczyć z potworami, używając do tego też, zagrywając odpowiednie karty przedmiotów czy modyfikatorów do naszego ataku. I będziemy rzucać kosteczkami. I tam wygląda to tak, że jak ubijemy trzy potwory, albo zbierzemy pełną drużynę sześciu różnych klas, to wygrywamy. Tylko właśnie to jest takie munchkinowe, nie? Chcesz się bić z jakimś potworem, rzucasz sobie fajny modyfikator, a jakiś inny gracz ci hyc, minus 2 do ataku. Tak, nie można i koniec, tak. Także naprawdę... A ty na to kontrujesz go hyc, plus 2 do ataku, a on ci znowu minus do ataku. A potem ktoś inny jeszcze się dorzuca i wszyscy albo tylko obniżają. Wzmacnia potwora i tak dalej, albo coś tam ci odrzuca. Naprawdę mega, mega chamska gra. I w życiu się nie spodziewałem, że nasza rozgrywka w to będzie trwała, ile my w to graliśmy? Ze dwie godziny dobre tak graliśmy, ale właśnie przez to, że mieliśmy taką drużynę, która po prostu uwielbia negatywną interakcję i każdy każdemu przeszkadzał i każdy każdemu kradł te wszystkie postacie, które miał u siebie już włożone, więc no naprawdę gra jest świetna. Dlatego jeśli lubicie tak się kontrować, znaczy nie wy lubicie, tylko jeśli osoby, które mają dostać ten prezent i tę grę, lubią negatywną interakcję, lubią właśnie tego typu bardzo ładnie wykonane gry, to bardzo polecamy właśnie To ja go tnę. A następną pozycją za około 80 zł znowu jest imprezowa karcianka, która wjeżdża u nas chyba za każdym jednym razem, jak jest impreza. Dokładnie. I to są eksplodujące kotki, wszelkie tak naprawdę kotki właśnie z tej serii. To jest gra, w której po prostu też zagrywamy karty i musimy ochronić się przed eksplodującym kotkiem. To jest karta, którą mamy w talii i dociągamy, oczywiście zagrywamy karty, dociągamy karty. Jeżeli dociągniemy tego eksplodującego kotka, to albo możemy się obronić rozbrojeniem, albo wybuchamy. Więc tak naprawdę zagrywamy karty tak, żeby wszystkich innych wyeliminować, a żebyśmy my zostali jako ostatni. No dokładnie, mamy przeróżne karty na pomijanie swoich tur, na nakazanie innym graczom, żeby parę razy pod rząd robili swoje tury. No to jest generalnie taka gra w trochę kocią rosyjską ruletkę. Tak. Bardzo fajna gra, chamska. Negatywna interakcja, także to, co dla nas jest super, a jeśli dla osób, które chcecie obdarować, też byłoby super, to polecamy kotki. Naprawdę, kotki to jest coś, co po prostu trzeba mieć, tak? To jest obowiązkowe. I następna gra także za 80 zł, będzie to absolutny klasyk. Także jeśli chcecie wciągnąć znajomych, rodzinę w planszówki, nie wiecie dokładnie czym, to bardzo fajną pozycją jest Patchwork. Patchwork. I to jest tak naprawdę tile placement, czyli gra w układanie płytek na swoim kocyku, tak naprawdę na swojej planszy, ponieważ co tutaj będziemy robić? Będziemy tworzyć właśnie kocyk na planszy z różnych łatek, będziemy naszywać. No i generalnie gra rozbija się oczywiście o to, że zbieramy punkty zwycięstwa, dobieramy sobie z takiego całego okręgu różnych płytek, chodzimy neutralnym pionkiem i zawsze wybieramy sobie jedną z trzech płytek, która leży przed tym pionkiem. Płytki są naprawdę przeróżne, z różnymi kształtami, wzorami i z różną ilością guzików. No i o to chodzi, żeby zbierać właśnie te płytki z jak największą ilością guzików i jak najlepiej tak tetrisowo poukładać to u siebie na planszy. No i właśnie w niektórych momentach całej gry, rundy, tury, będziemy mogli punktować za posiadane guziki na swojej planszy. I to był właśnie Patchwork,
także ja uważam, że naprawdę idealne wprowadzenie nowych graczy w świat gier planszowych. A teraz za piąteczkę więcej, czyli za 85 zł, będzie to Podziemne Imperium, czyli ta właśnie nówka ze świata osadników od Portalu. Ja naprawdę po tym, jakie to ma komponenty, to ja się mega zdziwiłem, że to jest w tak dobrej cenie. W tej grze wcielamy się w różne postaci, nacje ze świata, frakcje, dokładnie, ze świata osadników i budujemy swoje kopalnie. Musimy budować te kopalnie jak najniżej, odpalając wszystkie akcje właśnie, które mamy w naszych kopalniach, w naszych wózkach, żeby zdobywać jak najwięcej pieniędzy, żebyśmy mogli mieć jak najwięcej punktów zwycięstwa na koniec gry. I tak naprawdę to jest wszystko, co robimy tak naprawdę w skrócie w tej grze. Dokładnie. Mamy karty, przeróżne karty pomieszczeń, kopalni. Rozbudowujemy to wszystko w dół i co jest fajne, że jak rozbudowujemy tą kopalnię w dół, to później możemy odpalić kopalnię i takim łańcuszkiem odpalić specjalne właściwości, zdolności, umiejętności z kart, które są wyżej. Takim wężykiem idziemy do góry, ponieważ każda karta, każde pomieszczenie w tej kopalni może dać nam jakiś fajny efekt i przy okazji, jak to łączymy, to zapełniamy wózeczki, które dają nam złoto i to wszystko daje nam punkty zwycięstwa, co zamieniamy sobie na takie bardzo fajne kryształki. No naprawdę jest bardzo przyjemna gra i przede wszystkim, co jest fajne, są proste zasady, także jeśli macie nie takich turbo planszówkowiczów, których chcecie obdarować tylko właśnie osoby, które dopiero wchodzą w ten świat gier planszowych, to też jest idealny tytuł, żeby właśnie rozpocząć taką przygodę. I też fajne jest to, że szybko się gra, ponieważ gramy symultanicznie. Właśnie miałam to teraz powiedzieć. No to powiedz. Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest super gra, bo jest dosyć szybka właśnie, że robimy wszyscy ruchy w tym samym momencie. Dokładnie tak. Czyli Podziemne Imperium za około 85 zł. A teraz gra, której co prawda nie mamy, ale graliśmy i naprawdę nam się bardzo, bardzo spodobała, jak Włoch, nie? No. Tak, bardzo, bardzo nam się spodobała. Mniej więcej jest za 85 do 90 zł około, wiadomo, różnie, zależy tam, gdzie znajdziecie, jakie macie kody rabatowe. Będzie to Zombicide, ale oczywiście będzie to Zombicide bez figureczek, bez standisów, ponieważ będzie to Zombicide wykreślany, Zombicide broń w dłoń. I co tam będziemy robić? Tak naprawdę sama gra wygląda podobnie jak w Zombicide, czyli będziemy pokonywać zombiaki w teorii, tylko właśnie będziemy mieć karty swoich postaci i będziemy losować zombiaki. Te zombiaki przydzielamy sobie, tak naprawdę na początku każdy dostaje zombiaka, a później musimy kombinować, żeby po prostu wszyscy przeżyli, żebyśmy mogli pokonać największego bossa, którego jest ciężko tak naprawdę pokonać, a jak pokonujemy te wszystkie zombiaki, właśnie wykreślając na zasadzie trochę Tetrisa, bo każda nasza broń zadaje obrażenia w konkretnych kształtach po prostu. Dokładnie, ponieważ co turę jak odkrywamy, jakie zombiaki wychodzą na ulicę, to także odkrywamy, której broni możemy używać. I każdy ma ileś tam rodzajów broni, czyli możemy skreślać inne pola na karcie wroga. Czy to zadając mu obrażenia, czy osłabiając jego siłę, czy na przykład zdobywając dodatkową amunicję, czyli żeby wykreślać kolejne pola, tak? Bardzo fajna gra. Na końcu wychodzi boss, który podróżuje od gracza do gracza i po prostu musimy bossa zbić. I naprawdę gra jest mega trudna. Także nie jest to takie hop-siup. Bardzo fajny Zombicide wykreślany. To jest wszystko suchościeralne. Dostajemy mazaczki, także na spokojnie możemy po tym mazać. I ścierać i będziemy w to grać naprawdę bardzo dużo razy. I też gra ma syndrom kolejnej partii, że gramy raz za razem. Także Zombicide broń w dłoń, 85-90 zł. I teraz będzie kolejna gra, a tak naprawdę znowu będą kolejne gry, ponieważ tutaj mówimy o serii. Mamy co prawda małe pudełko, ale epicka gra. Czyli oczywiście, że będą to gry z serii Tiny Epic. I tutaj między innymi będzie Tiny Epic Dungeon, czyli tutaj to było małe epickie podziemia. W małych epickich podziemiach każdy wciela się w jakiegoś bohatera. Przemierzamy lochy, te lochy się rozwijają w trakcie gry. Napotykamy przeróżne potwory. Oczywiście zbieramy sprzęt, zbieramy doświadczenie, wzmacniamy się po to, żeby na samym końcu dojść do leża bossa. To leże też sobie będziemy musieli odblokować w pewien sposób. Dojść do leża bossa i tego bossa zbić.
i tutaj będą mipelki, będą kosteczki, masa żetonów upchnięte w małym, malutkim pudełku. Będą także małe, epickie wyprawy. Tutaj to mi się bardzo kojarzy z Zeldą, ponieważ postaci, czy to na okładce, czy na ikonach, które znajdują się w grze, właśnie mają takie uszka, że niby to elfy, ale tak jak w Zeldzie i tak dalej. No, cała jakby oprawa graficzna mi się tak kojarzy. Ale tutaj będziemy podróżować po całej mapie tutaj Królestwa Świata, żeby spełniać właśnie zadania. Każdy z graczy w swojej turze wybiera jakby środek transportu, którym chce się poruszać. Inni gracze do tego także muszą się dostosować. Przemierzamy całą tą krainę i tak naprawdę na koniec tury, jak już mamy fazę nocy, to wybieramy, czy właśnie chcemy iść tam na jakiegoś questa, czy na przykład chcemy wejść do jakiegoś lochu, czy chcemy walczyć z jakimiś goblinami i tak dalej. Na wszystko będziemy rzucali kosteczkami, w zależności od tego, jak rzucimy, inni gracze mogą się do nas dołączać lub nie. Rozpatrujemy wyniki, przydzielamy sobie obrażenia, dostajemy moc, właśnie spełniamy te wszystkie zadania, podczas dnia spełniamy także takie dodatkowe questy z kart. No i oczywiście wszystko to po to, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. Kto na koniec z gry najbardziej rozwinie swoje umiejętności magiczne, najwięcej goblinów pokona i tak dalej, ten zdobędzie oczywiście wygraną. Co mamy jeszcze z Tiny Epików? Mamy także nówkę sztukę. Mamy Tiny Epic Vikings. Tutaj będziemy wcielali się w klan wikingów, będziemy podróżować po wyspach, będziemy najeżdżać przeróżne to wyspy, będziemy tam także zakładać osady, zakładać budynki oraz zdobywać przychylność przeróżnych to bogów. My w Tiny Epic Vikings dopiero będziemy grać, ponieważ dopiero co przyszło, więc tutaj więcej nie powiem, ale słyszałem już a to tu, a to tam i po różnych recenzjach, że także epiccy wikingowie będzie to gra do polecenia. Także w zależności od tego, jaki wolicie klimat, to takie Tiny Epiki możecie sobie kupić. Rozgadałem się, ale no niestety ty chyba nie grałaś w żadne Tiny Epiki, nie? Oczywiście, że grałam w piratów. W piratów. Ale piratów wam nie polecamy. Dlaczego? Bo nie ma tej gry po polsku. No, a tutaj założyliśmy sobie takie niestety ramy, że polecamy gry po polsku. No i oczywiście wszystkie te Tiny Epiki będą kosztowały 90 kilka złotych, także oczywiście, że mieszczą się w granicy poniżej stówki. A teraz będzie kolejna gra za około 95 zł, czyli także się mieści, musi się mieścić, skoro jest w tym odcinku. I będzie to Kryptyda. I co będziemy robić w Kryptydzie? To jest gra dedukcyjna, w której będziemy wcielać się w poszukiwaczy kryptydy, jakiegoś tam tajemniczego stwora, który gdzieś znajduje się na planszy i my będziemy musieli na planszy typować tak naprawdę konkretne pole, na którym ta kryptyda może się znajdować, ale na planszy mamy ich tyle, że musimy po prostu sobie dedukować z kart, które mamy, że na przykład kryptyda nie znajduje się do dwóch pól od na przykład bagna, albo znajduje się dwa pola obok wody i tak naprawdę musimy dedukować w ten sposób według naszych kart i musimy dedukować też według tego, co robią inne osoby na mapie. Generalnie to na mapie znajduje się też dużo więcej rzeczy, ponieważ znajdują się różne typy podłoża, ale znajdują się także takie specyficzne punkty terenu. Czyli na przykład mamy legowisko jakiegoś zwierzęcia, albo mamy jakiś obelisk, który stoi, albo tam jeszcze inne rzeczy są poumieszczane. No i jak na przykład widzimy, że jakiś jeden gracz cały czas typuje uparcie pola w koło jakiegoś obelisku, w zasięgu od jakiegoś obelisku, tak? Ponieważ typujemy umieszczając swoje znaczniki, no to wiemy, hipotetycznie dedukujemy, jaką kartę on może mieć z podpowiadajką. No i oczywiście wszystkie te karty razem wzięte do kupy mówią nam, że jest tylko jedno jedyne pole na tej ogromnej mapie, gdzie ta kryptyda rzeczywiście może się znajdować. No i pierwszy gracz, który to wydedukuje, właśnie będzie wygrywać rozgrywkę. Także tutaj gra, wydaje mi się, że jest taka bardzo, bardzo mocno na dedukcję. To jest czysta dedukcja. Tak. To jest dedukcja naprawdę w najczystszej postaci. Gra jest naprawdę bardzo fajnie i tak schludnie i sterylnie zrobiona, bo nie jest jakoś tam super napompowana, dlatego też nie kosztuje bardzo dużo, ale to jest naprawdę dedukcja w najczystszej postaci i mi się to osobiście bardzo spodobało, chociaż radziłbym sobie jeszcze przejrzeć tę grę w zależności dla kogo ją kupujecie, ponieważ tam tak bardzo palą się zwoje mózgowe, że nie dla wszystkich po prostu może to być aż tak przyjemne, tak? Dokładnie, bo jest to dosyć trudna gra dedukcyjna, także naprawdę ciężko jest czasem dojść do tego, gdzie ta kryptyda może się znajdować, więc nie każdemu, tak jak Zaku powiedział, może to odpowiadać, bo są gry, które nam naprawdę właśnie robią taki miszmasz w mózgu,
że już mamy aż dosyć. Tak. Ale to jest naprawdę przyjemne. Ale oczywiście także będą tam też tryby trudniejsze. Także jak ktoś najwyższy poziom trudności w Turing Machine zjada na śniadanie, no to tutaj też można sobie podwyższyć poprzeczkę. I to była właśnie Kryptyda. A teraz przejdziemy do gry za poniżej, ale już bardzo blisko stówki, czyli się jeszcze tutaj mieści i będzie to Era Galaktyki. Era Galaktyki, czyli ostatnio recenzowana przeze mnie gra na kanale. Pamiętasz, co się tam robiło? Tak naprawdę musimy zasiedlać planety, bo dzięki zasiedlaniu planet będziemy zdobywać punkty zwycięstwa na koniec gry, ale to nie jest jedyna rzecz. Głównie tam opiera się na tych kartach tych sojuszy, tych nacji, które mamy. W tej grze ogólnie robimy bardzo dużo różnych rzeczy, bo tak jak powiedziałam, musimy zasiedlać planety, będziemy zagrywać karty, które będą określać nam jakby sojusze, które będą później też jakby wspomagać nas w punktowaniu na sam koniec. Musimy zdobywać statki, których będziemy używać do walki, ale też będziemy wysyłać je na eksplorację kosmosu. Dokładnie, na eksplorację kosmosu, żebyśmy mogli zdobywać żetony, które będziemy mogli później wymieniać na punkty zwycięstwa, relikty, tak. Ewentualnie na technologię, ponieważ jeszcze możemy zdobywać odkrycia i mamy takie drzewko postępu technologicznego, więc tak, możemy też rozwijać swoje technologie. I to jest bardzo, bardzo małe pudełko. Jest tutaj mówione, że to jest 4X, że właśnie ma te wszystkie aspekty gry 4X i w bardzo małym stopniu, ale rzeczywiście tam ten 4X jest. Także jeśli lubicie takie kosmiczne gry, wydaje mi się, że właśnie Era Galaktyki, tak jak bardzo dużo osób porównuje do także polecanego przez nas Tiny Epic Galaxies, czyli tych małych epickich galaktyk, to jednak chyba Era Galaktyki jest taka bardziej do pokombinowania, tam masz więcej różnych rzeczy do robienia. I tak naprawdę, jeśli ktoś właśnie lubi sobie więcej pokombinować, tak jak będziecie szukać dobrego prezentu, jeśli ktoś lubi sobie pokombinować na kilka różnych sposobów, ponieważ tutaj nie da się ciągnąć wszystkich srok za ten sam ogon, tak? No to właśnie ta gra, czyli Era Galaktyki, jest jak najbardziej spoko. I teraz ostatnia gra. Wydaje mi się, że także to jest absolutny must be. Każdy powinien to mieć u siebie w domu. My tego w domu nie mamy z jakiegoś dziwnego powodu. Nikt nam nie kupił na święta. Nie wiem, może mi kupisz, co? Bo to jest fajne. W Empiku jest promka z tego, co patrzyłem na Plancheo. Oczywiście ten cały ranking i tak dalej z Plancheo. Ale do rzeczy. Wyprawa do Eldorado. Wyprawa do Eldorado. To jest gra, którą tak naprawdę każdy powinien mieć, ponieważ jest to deck building, jest to znowu gra m.in. karciana deck buildingowa, w której dostajemy karty i używamy tych kart, głównie po to, żeby używać symboli z tych kart na przemieszczanie naszych odkrywców, ponieważ będziemy przemieszczać naszych odkrywców przez jakieś gęstwiny dżungli, przez lasy, przez fragmenty pustyni tej dżungli. Dziwnie to brzmi, ale tak. Po co? Po to, żeby dotrzeć do świątyni, po to, żeby dotrzeć do Eldorado. Pierwszy gracz, który to zrobi w pełnym składzie, jeśli gramy na dwóch graczy, bo wtedy każdy używa dwóch pionków, będzie wygrywać rozgrywkę. No ale oczywiście każdy z graczy zaczyna z absolutnie podstawowymi kartami na przemieszczanie się i dzięki tym kartom nie dojedziemy do końca, więc za te karty także będziemy mogli kupować nowe karty, czyli jak w klasycznym deck buildingu, tak, kupujemy lepsze karty, żeby później móc przedzierać się coraz dalej przez te pola, ponieważ cała plansza jest ustawiona z kilku takich oddzielnych pól. Naprawdę bardzo, bardzo fajna gra, idealna na początek, ponieważ te zasady są banalnie proste, które tam są, bo są. Masło maślane. Także ja uważam, że absolutnie jak najbardziej warte polecenia w przedziale do 100 zł. Na pewno uda Wam się kupić do stówki. I to była ostatnia gra w tym zestawieniu. I takie gry właśnie możemy Wam polecić do 100 zł. Dajcie nam znać, czy na przykład właśnie graliście już te gry, no standardowo, tak? Podzielcie się z nami Waszymi opiniami, czy Wam się te gry podobają. Może macie jakieś gry właśnie, których nie wymieniliśmy, a które są warte uwagi. Także z wielką chęcią poczytamy sobie w komentarzach. No i co? Bardzo Wam dziękujemy, że byliście tutaj z nami, że oglądaliście kolejny film z polecajką świąteczną. A na samym końcu nieśmiało się przypominamy, jeszcze chyba nie ma takiego dużego oficjalnego filmu ani streama na otwarcie. Przypominamy się, że po pierwsze założyliśmy Buy Coffee, więc możecie sobie tam wchodzić, stawiać nam wirtualną kawusię. A po drugie założyliśmy na razie cichaczem po cichu Patronite'a i już wsparło
was kilkanaście osób nam tego Patronite'a, co naprawdę jest... Dziękujemy! Jesteśmy w szoku. Jesteśmy w szoku, że to tak fajnie, tak, tak sprawnie i tak szybko idzie. Także co? A tymczasem Borem Lasem. Jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami i do następnego. Do następnego. Na razie, hej!